Tematem numer jeden ostatniego roku, chyba dla nas wszystkich, jest inflacja. Właściwie to nawet nie ostatniego roku, bo czekajcie, ile to już minęło. O inflacji zaczęliśmy mówić w trakcie pandemii, tak naprawdę, która zaczęła się w 2020 roku, tym pamiętnym roku. Ja w każdym razie dobrze pamiętam ten rok, ale często, kiedy ćwiczę z moimi uczniami czas przeszły, to proszę o różne dokończenie zdań, i między innymi o dokończenie zdania w 2020 roku. I trzeba dokończyć to zdanie. I ludzie zaczynają często myśleć i zastanawiać się, i często nie pamiętają, co, co się wtedy wydarzyło. A kiedy mówię, no, no jak to, przecież zaczęła się wtedy pandemia, nie pamiętasz? Co robiłaś, co robiłeś w trakcie pandemii, i dopiero wtedy to do nich dociera, że faktycznie 2020 rok to był początek pandemii. Jak mogli w ogóle o tym zapomnieć? To śmieszne, jak bardzo nasz mózg wypiera takie negatywne wydarzenia z naszego życia, jak bardzo nie chce o nich pamiętać. I tak samo śmieszne było przecież to, jak szybko. Odzwyczajiliśmy się od pandemii, odnoszenia maseczek i tak dalej. Przecież w momencie zniesienia restrykcji już praktycznie nie pamiętaliśmy, co to pandemia bo chyba nasze mózgi nie chciały, już, nie chciały już o tym pamiętać chciały wyprzeć to jak najszybciej. To nie o pandemii będę dzisiaj mówić, ale to po to, żeby przypomnieć sobie, od kiedy, od kiedy mamy inflację od kiedy mówimy o tym temacie. Chociaż te wspomnienia z czasów pandemii też są interesujące, więc może też coś o tym kiedyś nagram, ale tak jak mówię, dzisiaj zajmiemy się zupełnie innym tematem, bo będziemy mówić właśnie o tej nieszczęsnej inflacji, która już trwa od tak dawna i coś wcale nie chce się skończyć. To taki temat, w przeciwieństwie do pandemii, bardzo aktualny, więc jeśli jesteście na bieżąco z wiadomościami, z informacjami, z aktualnościami z Polski i ze świata, to na pewno coś już o tym słyszeliście. Temat zresztą, tak jak mówię, nie jest poruszany tylko w Polsce, tylko mówimy o tym na całym świecie. Wszędzie ten problem jest teraz, zdawałoby się, aktualny. Dlatego pomyślałam, że, dobry pomysł, że dobrym pomysłem będzie porozmawianie o tym z Wami, opowiedzenie Wam o tym, jak ta sytuacja z inflacją wygląda teraz w Polsce, bo może dobrze znać słownictwo też takie trochę bardziej zaawansowane, trochę bardziej ekonomiczne, coś o gospodarce. To, co jest dobre w te, takim słownictwie specyficznym, specjalistycznym, często to fakt, że słowa są zwykle takie same w różnych językach, więc nie trudno je zrozumieć po polsku i nie trudno je wymyślić, kiedy uczycie się polskiego, bo są to zwykle jakieś takie międzynarodowe słowa. Generalnie, oczywiście, jeśli rozumiecie kontekst, jesteście na bieżąco, tak jak powiedziałam, z tym, co dzieje się w gospodarce w ogóle, to na pewno nie będzie to dla Was jakieś problematyczne. Ten podcast na pewno nie będzie stanowił dla Was problemu, żeby zrozumieć to, o czym będę mówić. Mówię, 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 jeszcze nawet się nie przedstawiłam. Jeśli ktoś słucha tego podcastu po raz pierwszy, to sobie pomyśli, że jestem jakaś niewychowana. Niewychowany to po polsku znaczy taki niegrzeczny, który nie zna zasad, nie zna reguł. Nie miał dobrego wychowania w domu. Więc ja mam na imię Ania, jeśli jeszcze tego nie wiesz, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest płynnie po polsku, kanał na YouTube oraz też podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Podcast możesz słuchać na różnych platformach, ale znajdziesz go też na moim kanale na YouTube. Zwykle publikuję też transkrypcje do podcastów na mojej stronie internetowej płynniepopolsku.pl i zwykle udostępniam moje podcasty na YouTube z napisami po polsku i po angielsku, ale tym razem postanowiłam, że transkrypcję udostępnię tylko na Patreonie dla osób, które mnie tam wspierają. Nie dlatego, że jestem niemiła, ale dlatego, żeby jakoś by jakoś was zachęcić oczywiście do korzystania z Patreona, żeby powiększać nasze grono na Patreonie. Nie, no oczywiście żartuję, nie dlatego, żeby was zachęcić, chociaż jak najbardziej zachęcam, bo publikuję tam dodatkowe materiały do nauki polskiego. Na przykład w tym tygodniu opublikowałam tam dodatkowy filmik, a w zeszłym dodatkowy podcast. Mamy też tam spotkania grupowe, indywidualne. No i generalnie ja myślę, że się to bardzo opłaca. Dostajecie różne ćwiczenia i, i tak dalej. Tym bardziej się opłaca, bo przez tydzień możecie wypróbować Patreona za darmo. Możecie się zarejestrować, a po tygodniu możecie zrezygnować, jeśli nie będzie Wam to do końca odpowiadać. Absolutnie się z tego powodu nie obrażę, ale będzie mi bardzo miło. Że chcieliście spróbować, a będzie mi jeszcze milej oczywiście, jeśli będziecie chcieli zostać dłużej. Transkrypcję tym razem publikuję tylko na Patreonie, bo jest to taki mój sposób wyrazu wdzięczności, ogromnej wdzięczności dla tych osób, które mnie tam wspierają, bo jest to dla mnie ogromne wsparcie moralne także i za to bardzo Wam dziękuję. Publikuję też tam transkrypcję z trochę innego powodu, bo w tym podcaście będę się starać mówić jak najbardziej naturalnie. Zauważyłam, że często mówię już trochę za wolno i trochę zbyt wyraźnie, kiedy mówię w podcastach i w filmikach, co oczywiście jest dobre, bo rozumiecie, ale z drugiej strony nie jest dla Was żadnym wyzwaniem, i, i kiedy pojedziecie do Polski, to uznacie, że Polacy mówią zupełnie inaczej, więc będę się starać mówić bardziej naturalnie. Nie, nie chcę więc czytać tekstu słowo w słowo, tylko zerkać ewentualnie na jakieś notatki. A to oznacza, że przygotowanie takiej transkrypcji zajmuje mi potem bardzo dużo czasu, bo muszę słuchać tego, co powiedziałam, zatrzymywać się, pisać i jest to dosyć pracochłonne. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, bo jest to bardzo przyjemne zajęcie i, i bardzo lubię to, co robię, ale ponieważ zajmuje to wszystko, Więcej czasu niż zwykle, to wyjątkowo postanowiłam opublikować te transkrypcje wyłącznie dla patronów. E, strasznie długo się z tego powodu tłumaczę. Mam nadzieję, że rozumiecie te moje dywagacje tutaj i że nie macie mi tego za złe. E, chyba powiedziałam już wszystko to, co miałam do powiedzenia, więc, no, więc możemy zakończyć podcast. Ja oczywiście znowu żartuję, to dopiero początek tego podcastu, bo będziemy, tak jak powiedziałam, mówić o. Inflacji. Tak jak pewnie się domyślasz, drogi słuchaczu, osobo, która mnie słuchasz, ekonomistą nie jestem i ekonomia generalnie nie jest dziedziną, na której się znam. <gry> Przyznaję, że praktycznie wcale się na tym nie znam, co nierzadko jest moim powodem wstydu, bo chciałabym oczywiście wiedzieć na ten temat więcej, ale kiedy byłam w szkole, to takie tematy w ogóle mnie nie interesowały. I dopiero teraz, tak naprawdę, kiedy mam styczność na okrągło z różnymi walutami, z przewalutowywaniem pieniędzy, kiedy sama muszę opłacać podatki, muszę orientować się w tym, co, kiedy i, e, i dlaczego płacę, e, kiedy mam własną działalność gospodarczą, to dopiero teraz dostrzegam więcej sensu w tym wszystkim i zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo to jest ważne. Szczerze mówiąc, to uczę się tego wszystkiego trochę mimochodem, zwykle i często dopiero kiedy mam z czymś problem albo stykam się z czymś bezpośrednio, czy mam jakąś wątpliwość, to zagłębiam się bardziej w ten temat. Pewnie jak większość z nas zresztą, nie wiem jak wy macie. Na pewno nie czerpię jakiejś wielkiej przyjemności z tego, że uczę się czegoś związanego z ekonomią, bo często są to takie pojęcia i takie koncepty, które na początku wydają mi się zawsze skomplikowane. I dopiero potem w praktyce nabierają więcej sensu. Myślę, że teraz już i tak może jest lepiej, jest znacznie lepiej niż kiedy byłam młodsza, kiedy byłam w szkole, bo więcej rozumiem z praktyki, bo mam odrobinę więcej doświadczenia, ale oczywiście wciąż, wciąż nie jest to jakaś tajemna, wielka wiedza, którą posiadłam. Nie wiem dlaczego w sumie mówię o tym wszystkim, ale musicie wiedzieć to e, o mnie, zanim wysłuchacie tego podcastu, bo jeśli będę mówić jakieś rzeczy nie do końca zgodne z prawdą, to poprawcie mnie. Nie chodzi przecież o to, żeby uczyć was tutaj ekonomii, to nie jest absolutnie mój cel i, i bym się tego wcale nie podejmowała. Chodzi tylko o to, żeby mówić o tym temacie po polsku, żebyście potrafili poprowadzić na ten temat konwersacje z Polakami. Skoro już to ustaliliśmy, skoro już ustaliliśmy, że ekonomia nie jest moją mocną stroną, ale język już tak, to zacznijmy od języka. Co to znaczy dla Was inflacja? Może zacznijmy od definicji tego słowa w ogóle. Sprawdziłam definicję i cytując wielki słownik języka polskiego, inflacja jest to, teraz cytuję, Postępujący wzrost cen, w wyniku którego przyrost pieniędzy będących w obiegu jest większy niż przyrost towarów. Słowa wydają się okrutne po prostu, czy nie? Nie wiem, czy to tylko polska ekonomia, po polsku, kiedy mówimy o ekonomii, jakby ten język ekonomiczny jest taki skomplikowany, czy to w każdym języku tak jest? Ale okej, okay, przetrawiłam te definicje i oczywiście w praktyce jest to bardzo prosty schemat, bo Pieniądz traci swoją wartość, to znaczy, że jest słabszy i z tego powodu ceny rosną, co jest naturalnym skutkiem słabego pieniądza. Mimo, że w słowniku może się to wydawać dziwne, to przecież obserwujemy to przez ostatnie 2-3 lata w praktyce nieustannie. Zaraz będę porównywać Polskę z innymi krajami. Ale na razie będę mówić tylko o Polsce z perspektywy osoby, która mieszka w Polsce, która zarabia w Polsce w złotówkach. I to też ważna sprawa w sumie. Nie wiem, czy wiecie wszyscy, ale waluta w Polsce to jest złoty. Nie mamy euro, może będziemy kiedyś mieć, ale na razie raczej się na to nie zanosi. Więc tak naprawdę przez te 2-3 lata mogliśmy z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, Obserwować, zauważać te ogromne zmiany w cenach w Polsce. Szczególnie widoczne były to dla mnie zmiany w usługach. Usługi, nie wiem czy wiecie, to są te miejsca, w których ktoś robi coś dla nas. Na przykład fryzjer, korepetytor. Jeśli macie na przykład dodatkowe lekcje z polskiego, to też te ceny wzrosły. Kosmetyczka to usługi, mechanik i tak dalej. Jakaś osoba, wykwalifikowana osoba, która wykonuje dla Was pewną pracę. To się nazywa usługa. Um, więc w usługach na pewno wzrosły bardzo ceny, to jest bardzo odczuwalne, ale zmiany cen rzucają się też w oczy w gastronomii w restauracjach, w kawiarniach, czy po prostu w sklepach, gdzie mogliśmy zauważyć, że Nagle robimy zakupy za o wiele więcej pieniędzy, a wcale nie kupujemy więcej towarów, więcej produktów. Ten sam produkt rok temu kosztował 20, 30, 40 groszy mniej niż teraz. Grosz to jest ta mała część złotówki po polsku. Waluta to złoty, jedna moneta, mówimy to złotówka, a jedna złotówka to 100 groszy. Więc mogę na przykład powiedzieć, że jogurt kosztuje 2 ,50 zł 50 groszy. Oczywiście kiedy mówimy naturalnie i szybko, to nie używamy tych słów złote i groszy. Mówimy tylko jogurt kosztuje 2,50 albo złoty 20, zł, czyli 1 ,20 zł i 20 groszy. Więc ja na każdym kroku spotykałam się z tymi zmianami cen, stykałam się z tymi zmianami cen w trakcie tych trzech ostatnich tak naprawdę lat. Na początku było to spowodowane pandemią, bo przecież większość miejsc była pozamykana i tutaj szczególnie ucierpiały właśnie usługi, bo ludzie przestali tam po prostu chodzić. Nie wiem, czy jeszcze to pamiętacie, ale unikaliśmy przecież wizyt u fryzjera, u kosmetyczki, przestaliśmy jeździć na wakacje, więc bardzo cierpiała na tym cała branża hotelarska. Nie chodziliśmy do szkół językowych, więc podrożały lekcje języków. Nie wybieraliśmy się już tak często na siłownię albo praktycznie wcale się nie wybieraliśmy na siłownię, bo były zamknięte. Zaczęliśmy nagle wszyscy ćwiczyć w domach, i te abonamenty na siłownie też później podrożały, bo każda z tych branży musiała to sobie potem odbić, jak mówimy to dosyć nieformalnie po polsku. Te usługi, te miejsca Odbijały sobie później ten okres, w trakcie którego wcale nie mogły zarabiać pieniędzy i zarabiały więcej później, chciały zarabiać więcej później. Żeby, no właśnie, odbić to sobie, żeby wyjść chociaż na zero, to znaczy, żeby wydatki pokrywały się z zarobkami. Nawet jeśli zarobki z tego okresu miały być nie za duże, to żeby nie było tak, że więcej wydajemy niż zarabiamy, żeby nie być na minusie. Trzeba było to sobie odbić bardzo ważne słowo W kolejnych latach te miejsca podnosiły więc swoje ceny, żeby móc wyrównać sobie swój poziom zarobków, żeby znowu zacząć zarabiać, aż żeby nie tracić oczywiście pieniędzy. W polskich wiadomościach często mówimy też takie wyrażenie, żeby dojść do stanu sprzed pandemii, więc te miejsca robiły wszystko, żeby dojść do tego stanu sprzed pandemii. Podobnie było też w gastronomii, tak jak mówiłam, w kawiarniach, w restauracjach, gdzie wszystko nagle podrożało, bo właściciele tych miejsc też chcieli zarabiać pieniądze i chcieli sobie wyrównać ten okres, w trakcie którego nie zarabiali pieniędzy, a wydawali je na czynsz, na, bo mieli przecież swoje lokale, czasem wydawali na personel, jeśli nie zwolnili wszystkich pracowników, to musieli im oczywiście płacić. To zabawne, ale znalazłam sondaż, w którym pytano Polaków o przyczyny inflacji i okazało się, że wiedzą o ekonomii mniej więcej tyle co ja. Nie, żartuję oczywiście, ale generalnie mało osób wskazywało na faktyczne przyczyny inflacji. Większość obwiniało za to polski rząd. I ta sugestia często zresztą pojawia się w różnych mediach, szczególnie w mediach opozycyjnych, i do tego tematu jeszcze też wrócę, bo oczywiście to też nie jest bez znaczenia. Też jakoś, jakoś się na to przełożyło przełożyło się na inflację, ale nie jest tą najważniejszą przyczyną inflacji. Mówię to oczywiście zupełnie obiektywnie tu nie chodzi o chwalenie czy o krytykowanie działań rządu. Ale naprawdę mówię to, co przeczytałam po prostu na, na różnych portalach, i tych prorządowych, i tych opozycyjnych, i przedstawiam Wam tutaj y, obiektywną wersję wydarzeń, którą wyciągnęłam z tych dwóch źródeł. Takie rzeczy tylko wpłynie po polsku. Ym, oczywiście to chyba normalne, ale zawsze w trakcie lekcji czy w nagrywaniu podcastów wolę pozostawać obiektywna. Bo dzięki temu to wy możecie sobie wyrobić opinię o Polsce i o polskiej polityce. Także nieważne, czy będziecie uważać, czy jest zła, czy dobra, nie będą to wtedy zupełnie puste słowa, które powtarzacie z mojego podcastu. Będzie to faktycznie wasza opinia. Więc tutaj przedstawiam wam tylko suche, obiektywne fakty i ewentualnie właśnie sondaże, w tym opinie innych Polaków. Ale wracając do inflacji, to tak jak mówiłam, bardzo ważną przyczyną była pandemia, chociaż Polacy w sondażach wygłaszali inną opinię na ten temat. Pandemia była ważna głównie przez to, o czym już powiedziałam więc przez ten fakt, że usługodawcy, czyli te osoby, które pracują w usługach, to są usługodawcy, bo dają usługi, chcieli odbić sobie tak zwane chude miesiące więc te miesiące, podczas których a ich przychody były znacznie niższe niż zazwyczaj. Nie jest to oczywiście jedyna przyczyna wzrostu cen, bo w trakcie pandemii działały też właśnie różne pomoce finansowe. Bardzo dużo pieniędzy trzeba było rozdawać tym osobom, które zostały na lodzie, to znaczy, że zostały bez niczego. A innym pandemicznym problemem był też szok podażowy i wiążący się z tym szok popytowy. Szok podażowy to. To znaczy, że różne fabryki były zamknięte, czasem nie było dostaw towarów i tak dalej, natomiast szok popytowy to, to znaczy, że konsumpcja też uległa zmianie, że ludzie, konsumenci nie kupowali tego samego co wcześniej, nie kupowali tego w takich samych ilościach. Wiele osób zdało sobie sprawę, że niektórych rzeczy wcale nie potrzebuje, na przykład eleganckich ubrań, bo wszyscy zaczęli siedzieć w domu, pracować w domu i kupować tylko dresy. Pandemia trwała, tak jak pamiętacie, dwa lata mniej więcej, oczywiście w różnych krajach było to, było to troszkę inaczej przeprowadzane, inaczej były znoszone restrykcje, ale mniej więcej do 2022 roku. I w Polsce te restrykcje pandemiczne zostały zniesione praktycznie w tym samym czasie, w którym zaczęła się wojna w Ukrainie. Możecie w takiej sytuacji też po polsku powiedzieć, że coś zbiega się w czasie, kiedy dwa różne wydarzenia dzieją się w tym samym czasie. To bardzo przydatny zwrot. Na przykład w tym kontekście mogę tak samo powiedzieć, że zniesienie restrykcji zbiegło się w czasie z wojną w Ukrainie. To oczywiście znowu przełożyło się też na wzrost cen. Czytałam, że analitycy polskich banków twierdzą, że wojna przełożyła się na jedną trzecią wskaźników inflacji, bo przez to znacznie podrożała żywność, znacznie podrożał gaz czy paliwo, tak jak wiecie, jeśli jeździcie samochodem. Oczywiście, tak jak już wspomniałam, polska polityka krajowa też nie pozostaje bez znaczenia i odgrywa w tym wszystkim ważną rolę, więc nie zrozumcie mnie źle. Gdyby jednak inflacja była spowodowana tylko albo głównie decyzjami naszego rządu, no to jednak musicie przyznać, że obserwowalibyśmy te problemy na skalę krajową tylko. To znaczy, byłyby to problemy widoczne tylko w Polsce. A są w tej chwili obserwowalne na całym świecie i w podobnej skali. Polska nie jest na samym szczycie inflacyjnego rankingu. Jest dosyć wysoko w tym rankingu. Zajmuje teraz, w każdym razie, w chwili, kiedy sprawdzałam te dane, to zajmowała 32. miejsce na świecie pod względem inflacji. Podobne miejsca zresztą w tym rankingu zajmują kraje sąsiadujące z Polską albo te, które znajdują się niedaleko Polski, np. Litwa, Łotwa, Węgry, Ukraina, Estonia, Czechy, Słowacja. Są to więc kraje z różnymi walutami, z różnymi problemami. Ale które znajdują się w podobnym obszarze w Europie. Wysoka inflacja dotknęła także Szwecję i Wielką Brytanię, a trochę mniejszą inflację obserwuje się w krajach zachodnich, w Niemczech, we Francji. W trakcie tego czasu zresztą często byłam we Francji i mogę potwierdzić, że inflacja nie jest aż tak widoczna jak w Polsce, przynajmniej dla mnie. W Polsce ten wzrost cen jest faktycznie aż szokujący. Idziecie do kawiarni, do restauracji, do fryzjera i jesteście zszokowani cenami, które widzicie, bo pamiętacie, że miesiąc temu, pół roku temu było taniej, nie wspominając w ogóle o tym, jak to było dwa lata temu czy trzy lata temu. Oczywiście mówię o sytuacji w Warszawie, nie wiem, jak, jak jest w innych miastach w Polsce. We Francji na przykład też widać wzrost cen, ale to nie jest takie szokujące, może dlatego, że zawsze było tam drogo. Ale um, kiedy na przykład porównujecie paragony ze sklepów, to oczywiście widzicie, że te same produkty troszkę podrożały, ale to nie uderza was aż tak jak w Polsce. Może faktycznie dlatego, że jest to trochę mentalne, to znaczy będąc w Polsce oczekujecie też zwykle niskich cen, bo taką trochę mamy reputację, wszyscy mówią, że w Polsce jest tanio i i kiedy widzimy, że jednak nie jest wcale aż tak tanio, jakbyśmy chcieli, to jesteśmy bardzo zaskoczeni. Więc może jest trochę tego i trochę tego. Inflacja w Polsce teraz spada, ale wciąż jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. W sierpniu tego roku, a podcast nagrywam w 2023 roku, nie wiem, może ktoś będzie słuchać tego podcastu w kolejnych latach. Więc wolę nadmienić, wolę dodać, że. W sierpniu 2023 roku inflacja w Polsce wyniosła ponad 10%, trochę mniej już niż w lipcu, więc możemy zauważyć, że znacznie zmalała i tak w porównaniu do początku 2023 roku, bo w lutym na przykład inflacja w Polsce przekroczyła 18%. Eksperci zakładają więc, że do końca tego roku wzrost cen będzie spowalniał, ale może znowu się to zmienić w następnym roku. Już się szczerze mówiąc boję, co to w ogóle będzie, nie chcę o tym myśleć. A jeśli chodzi o słownictwo, to ten proces malenia inflacji, kiedy inflacja spada i kiedy ceny nie rosną już tak szybko, nazywamy po polsku dezinflacją. Okej, okay, trochę o tej inflacji się dzisiaj nagadałam. Nie było to może wszystko idealne z perspektywy ekonomicznej, ale mam nadzieję, że trochę wam mogłam przybliżyć ten temat po polsku, co było w sumie moim celem, żeby opowiedzieć wam o tym ważnym dzisiaj w gospodarce temacie po polsku. Może też jakoś was zainspirowałam do tego, żeby sięgnąć po więcej informacji na ten temat po polsku. W każdym razie taką właśnie mam nadzieję. Koniecznie dajcie mi znać, jak jest w Waszych krajach. Czy inflacja też jest taka odczuwalna? Czy obserwujecie ją w miejscu, w którym mieszkacie, tak jak ja obserwuję ją w Warszawie? Czekam na Wasze komentarze, które z przyjemnością przeczytam. Po transkrypcję, po dodatkowe materiały do tego podcastu. Zapraszam Was serdecznie na Patreona. A przy okazji jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim patronom. Jesteście naprawdę cudowni. I tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek podcastu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa!